wytchnienie, tworzenie, zdobienie, skarbem ludu, powiedział Julian Trufi. Bo piękno na to jest, by zachwycało do pracy, a praca by się zmartwychwstała. Proszę Państwa, byłem wieloletnim obserwatorem rozmaitych zdarzeń dziejących się tu na tymże terytorium, ale też byłem obserwatorem wszelkich artystycznych, twórczych poczynań bohatera dzisiejszego wieczoru, który jest swoistą ikoną w kulturze ludowej naszego regionu. Chciałbym się powiedzieć, Tokarnia, piękna okolica, gdyby nie te góry, byłaby stolica. To pierwsza teka i druga teka. Pod podwójnym hasłem szanujmy wspomnienia. To tak majstruje te przydrożne świątki, dające pozór sielny na wsiowe porządki. Albo Józio Obrona. Fotograficzne myślą za człowieka jak komputer.
fotografię robiłem druhem. Takim najprostszym aparatem fotograficznym. Później okazało się, że pokrywka z tyłu była otwarta i film był zadymiony tak, że chyba z całego filmu tylko jedno zdjęcie wyszło. Bywa, że coraz więcej wiemy o świecie, a coraz mniej o ojcowiznie. I dopiero gdy odpływamy daleko, wracamy do źródeł. Krajobraz dzieciństwa staje się najpiękniejszym z widoków. Przeglądając zdjęcia dokumentujące słynną blogarską niedzielę palmową, zaskakują reporterskie ujęcia w filmie, wskazujące na wrażliwość oka i umiejętność dobrania kadru przez tego, który wyzwalał migawkę. Fotografie uczestników niedzieli palmowej, grup kolędniczych, procesji podczas Święta Bożego Ciała czy duszpasterskiej wizyty księdza po kolędzie. Za każdym razem trafiają w punkt, oddając sens fotografowanej uroczystości oraz to, co uchwycić najtrudniej, jej atmosferę. To, że przemijamy, słychać w szumie wiatru, w strumieniu płynącej wody. To, co było przed chwilą, przeminęło. Kluczem do czasu może być fotografia. W domu robiłem raczej zdjęcia rodzinne. A jak szliśmy do pola, brałem aparat ze sobą i robiłem zdjęcia przy pracy w polu. Raczej się nie afiszowałem z tym, aby nie wychodziło, że Józkowi to nie tak bardzo w głowie i z aparatem chodzi, zamiast się chwycić do pracy. Tu mnie ma matka.
palcach, żeby na lepszy ten świat zmienił.